Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <potassium> <pronunciation> papam Diakonat w służebnej i hierarchicznej komunii Kościoła. Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 6 października 1993 roku. Obok prezbiterów istnieje w Kościele jeszcze jedna kategoria osób pełniących posługę, posiadających specyficzne obowiązki i charyzmaty, o czym przypomina Sobór Trydencki, kiedy mówi o sakramencie kapłaństwa. W Kościele katolickim Istnieje hierarchia z rozporządzenia Bożego, która się składa z biskupów, kapłanów i ministrów. Już w Księgach Nowego Testamentu poświadczona jest obecność ministrów, diakonów, którzy jako kategoria wyodrębniają się stopniowo od prezbiterów i biskupów. Wystarczy przypomnieć, że Paweł kieruje pozdrowienia do biskupów i diakonów Filipi. Pierwszy list do Tymoteusza wylicza przemioty którymi powinni odznaczać się diakoni, i zaleca, by przed powierzeniem im funkcji poddać ich próbie. Powinni postępować w sposób godny i uczciwy, dochowywać wierności w małżeństwie, dobrze wychowywać dzieci i zarządzać swymi domami, utrzymywać tajemnice wiary w czystym sumieniu. W dziejach apostolskich mowa jest o siedmiu ministrach obsługujących stoły. I chociaż z tekstu nie wynika jasno, że posiadali oni sakramentalne święcenia diakonatu, długa tradycja interpretowała ten zapis jako pierwsze świadectwo ustanowienia diakonatu. Pod koniec I i na początku II wieku diakonat przejął się już na stałe, przynajmniej w niektórych kościołach, jako stopień hierarchii służebnej. Szczególnie ważne jest świadectwo św. Ignacego z Antiochi, według którego wspólnota chrześcijańska poddana jest władzy biskupa, któremu towarzyszą prezbiterzy i diakoni. Jedna jest Eucharystia, jedno ciało pańskie, jeden kielich, jeden ołtarz, podobnie jak jeden jest biskup wraz z kolegium prezbiterów i diakonów towarzyszy posługiwania. W listach Ignacego mówi się zawsze o diakonach jako o niższym stopniu w hierarchii służebnej. Diakon chwalony jest za to, że poddany jest biskupowi jak łasce Bożej oraz prezbiterowi jak prawu Jezusa Chrystusa. Ignacy podkreśla jednak wielkość posługi diakona, ponieważ jest to posługa Jezusa Chrystusa, który był u Ojca przed wiekami i objawił się przy końcu czasów. Jako słudzy tajemnicy Jezusa Chrystusa, Diakoni powinni podobać się na wszelki sposób wszystkim. Ignacy, zalecając chrześcijanom posłuszeństwo wobec biskupa i kapłanów, dodaje: Szanujcie diakonów jak przykazanie Boże. Inne świadectwa znajdujemy u świętego Polikarpa ze Smyrny, św. Justyna, tertuliana, świętego Cypriana i wreszcie u św. Augustyna. W pierwszych wiekach diakon spełniał funkcje liturgiczne. Podczas sprawowania Eucharystii czytał lub śpiewał lekcje oraz Ewangelie. Przekazywał celebransowi ofiarę złożoną przez wiernych. Rozdzielał komunię i zanosił ją nieobecnym. Czuwał nad przebiegiem liturgii, a na końcu żegnał zgromadzenie. Ponadto przygotowywał katochumenów do chrztu, pouczał ich i asystował kapłanowi przy udzielaniu tego sakramentu. W pewnych okolicznościach sam udzielał sztu i głosił Słowo Boże. Uczestniczył także w zarządzaniu dobrami kościelnymi, zajmował się posługiwaniem ubogim, wdowom, sierotom, niósł pomoc więźniom. Świadectwa tradycji potwierdzają odrębność funkcji diakona i kapłana. Na przykład święty Hipolit twierdzi, że diakon jest wyświęcony nie dla kapłaństwa, lecz dla służby biskupowi. By spełniać to, co on poleca. Istotnie, zgodnie z myślą i praktyką Kościoła, diakonat należy do sakramentu kapłaństwa, nie stanowi jednak części kapłaństwa i nie pociąga za sobą funkcji ściśle kapłańskich. Jak wiadomo, na zachodzie, z biegiem czasu, prezbiterat stał się praktycznie jedynym punktem odniesienia dla diakonatu, który traktowany był wyłącznie jako etap drogi do kapłaństwa. Nie pora teraz, by odtwarzać przebieg jej ewolucji i wyjaśniać jej przyczyny. Trzeba raczej podkreślić, że w nawiązaniu do starożytnej doktryny w naszym stuleciu, w teologii i w duszpasterstwie dochodziła coraz bardziej do głosu świadomość znaczenia diakonatu dla Kościoła, a więc i potrzeby jego przywrócenia jako osobnych święceń i stałego stanu życia. Wspomniał o tym papież Pius XII. W przemówieniu podczas II Światowego Kongresu Apostolstwa Świeckich 5 października 1957 roku, kiedy to stwierdził, że chociaż nie dojrzała jeszcze wówczas idea ponownego wprowadzenia diakonatu jako funkcji odrębnej od kapłaństwa, to z czasem może do tego dojść i że w każdym przypadku diakonat zajmie należne sobie miejsce w obrębie posługi hierarchicznej ustalonej przez najdawniejszą tradycję. Sprawa dojrzała podczas soboru Watykańskiego II, który rozważył propozycje przedstawione w ubiegłych latach i podjął decyzję o przewróceniu stałego diakonatu. Papież Paweł VI wprowadził tę decyzję w życie, wydając odpowiednie przepisy kanoniczne i liturgiczne, odnoszące się do tych święceń. Dwie zasadnicze relacje legły u podstaw zarówno propozycji przedstawionych przez teologów, jak i decyzji soborowych i papieskich. Przede wszystkim dążenie do tego, by pewne posługi miłosierdzia, spełniane w sposób stały przez świeckich, świadomie uczestniczących w misji ewangelicznej Kościoła, otrzymały trwałą formację, uznaną na mocy oficjalnej konsekracji. Występowała także konieczność rozwiązania problemu niedostatecznej liczby prezbiterów, a ponadto uwolnienia ich od wielu zadań. Nie dotyczących bezpośrednio ich posługi pasterskiej. Niektórzy widzieli w stałym diakonacie rodzaj pomostu między pasterzami i wiernymi. Jest oczywiste, że poprzez te motywacje, związane z okolicznościami historycznymi i z kwestiami dusz pasterskimi, działał w sposób tajemniczy Duch Święty, protagonista życia Kościoła, doprowadzając do ponownego urzeczywistnienia pełnego obrazu hierarchii składającej się tradycyjnie z biskupów, kapłanów i diakonów. Pozwoliło to ożywić wspólnoty chrześcijańskie, upodobnić je bardziej do wspólnot z czasów apostolskich, kwitnących w pierwszych wiekach pod tchnieniem Ducha Pocieszyciela, jak zaświadczają dzieje apostolskie. Czynnikiem, który wpłynął na decyzję o przewróceniu stałego diakonatu, była szczególnie mocno odczuwana wówczas i istniejąca do dziś, potrzeba większej i bardziej bezpośredniej obecności ministrów kościoła, w różnych środowiskach, rodziny, pracy, szkoły i tym podobnie, a także w stałych strukturach duszpasterskich. Wyjaśnia to m.in. dlaczego Sobór, chociaż nie zrezygnował całkowicie z ideału celibatu, również w przypadku diakonów, dopuścił się jednak, że te święcenia mogą być udzielone Mężom dojrzałym, również żyjącym w stanie małżeńskim. Przyjęto te linie roztropności i realizmu z racji łatwych do odgadnięcia dla każdego, kto z doświadczenia zna warunki życia ludzi w różnym wieku i konkretne sytuacje różnych osób zależne od stopnia osiągniętej dojrzałości. Z tego samego powodu zadecydowano później, w ramach realizacji postanowień soboru, że udzielanie diakonatu mężczyznom żonatym jest dopuszczalne pod pewnymi warunkami. Wiek nie mniej niż 35 lat. Zgoda żony. Właściwa postawa moralna i nienaganna opinia. Odpowiednia formacja doktrynalna i pasterska uzyskana w specjalnych instytutach lub pod kierunkiem kapłanów wybranych do tego zadania. Trzeba jednak zauważyć, że Sobór zachował ideał diakonatu, dostępnego dla młodych, którzy poświęcają się całkowicie panu, również przez przyjęcie celibatu. Jest to droga ewangelicznej doskonałości, którą zdolni są pojąć, wybrać i umiłować ludzie ofiarni i pragnący służyć Królestwu Bożemu w świecie, nie dążący do kapłaństwa, do którego nie czują się powołani, a jednak obdarzeni konsekracją nadającą ich szczególnej służbie kościołowi gwarancję i formę instytucjonalną poprzez udzielenie łaski sakramentalnej nie brakuje dziś takich młodych ludzi wydano dla nich specjalne przepisy które przewidują między innymi że kandydaci do diakonatu muszą mieć nie mniej niż 25 lat oraz winni przejść formację w specjalnym instytucie gdzie poddawani są próbie Wychowywani do życia naprawdę ewangelicznego i przygotowywani do pożytecznego spełniania swoich specyficznych funkcji, przynajmniej przez okres trzech lat. Rozporządzenia te pozwalają dostrzec, że Kościół przywiązuje dużą wagę do diakonatu i pragnie, by decyzja o udzielaniu tych święceń była podejmowana po głębokim namyśle i oparta na solidnych podstawach. Zarazem jednak ukazują one, dawny i zawsze nowy ideał konsekracji dla Królestwa Bożego, który Kościół przejmuje z Ewangelii i wznosi wysoko niczym sztandar, aby dostrzegli go zwłaszcza ludzie młodzi, również w naszych czasach.